Was z filmikiem o mojej toalecie. Wiem, że to jest bardzo lubiany filmik. Ogólnie tak jak i Room Tour, to właśnie taką organizację toaletki. Wiem, że też lubicie. Więc dzisiaj nagram dla Was właśnie taki filmik. Jak widzicie, moja toaletka to nie jest taka piękna toaletka, którą wszyscy mają, ta popularna na przykład z Ikei. Z tego względu, że ja w pokoju nie mam tak dużo miejsca, nie miałabym jej gdzie wstawić, ale na pewno bym bardzo taką toaletkę chciała. Natomiast to jest właśnie takie fajne rozwiązanie, pokażę Wam, jak można fajnie rozwiązać jakby sprawę toaletki, gdy macie mało miejsca w pokoju, no i potrzebujecie coś takiego małego, ale też potrzebujecie mieć swój kącik makijażowy, tak jak ja, bo ja bez niego już nie umiem żyć, nie umiem żyć bez tej szafeczki jakby, więc kiedyś miałam po szafkach pochowane, ale teraz nie, muszę mieć wszystko w jednym miejscu, w tych szufladach. I zaraz Wam pokażę. Jeszcze Wam powiem, skąd jest ta moja szafka. Ta szafka jest z Ikei, nie jest ona droga, jest ona prosta do złożenia, bo ja ją składałam nawet przy Was we vlogu, pamiętam, grudzień, styczeń, jakoś tak. I naprawdę jest to bardzo fajne, jest ona solidna, ona się nie rozpada. Ja mam tutaj w niej bardzo dużo kosmetyków, jest już ona bardzo ciężka, więc z przesuwaniem jest mi też dosyć ciężko. I co? Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Mam taką toaletkę, którą dostałam od mojej mamy na święta już chyba 2 lata temu. Nie wiem niestety, gdzie ją kupiła, ale to był taki jakby stragan u pana, który po prostu robił własnoręcznie rzeczy z drewna i dostałam właśnie taką jakby toaletkę mini od niej. I tutaj macie moją jeszcze świeczkę Frosted Cupcake z Bath & Body Works. Tutaj obok stoją wszystkie moje pędzle w takim, nie wiem jakby to powiedzieć, pudełku, jakiejś doniczce z Ikei. Wam teraz co mam w tych szufladkach, więc w pierwszej szufladce mam wszystkie swoje gumki do włosów, spinki, wsówki, czego dusza zapragnie. Właśnie mi krem spadł. Tutaj mam swoją zalotkę. W trzeciej szufladce mam taki mały miszmasz, dlatego że mam, jak widzicie, jakieś wsówki, bibułki matujące, pilniczki, maść cynkową, jakiś tłusty bardzo taki krem. Tutaj mam sondę do zdobienia paznokci, więc taki mały miszmasz. I tutaj z boku stoją wszystkie moje mgiełki i tutaj mam mgiełkę z Bath & Body Works Paris Nights. Tutaj mam mgiełki z Victoria's Secret, takie 4 miniaturki, również perfumy Victoria's Secret, Secret Charm, oraz stoi tu również mój krem z Bath & Body Works Winter Candy Apple. Pokażę Wam, co jest w mojej pierwszej szufladzie teraz. I tutaj mam takie 3 pudełeczka, które są ze sklepu Muji. Tego sklepu już chyba nie ma w Polsce, nie wiem, w Warszawie, w Arkadii go zlikwidowali. W pierwszym pudełeczku mam wszystkie swoje cienie, typu cienie tak w paletkach, w takich mniejszych paletkach, cienie pojedyncze, cienie w kremie i jakieś tam chyba bazy jeszcze gdzieś, o, bazy pod cienie, różne takie rzeczy, jeśli chodzi właśnie o cienie. Tutaj w tym kolejnym pudełeczku mam wszystkie swoje maskary, których jest bardzo, bardzo dużo, jak możecie się przekonać. Ja ich używam oczywiście wszystkich, ale na zmianę i dlatego takich jest dużo. Więc tutaj mam wszystkie swoje maskary, czy tam tusze do rzęs, jak kto woli. I tutaj mam takie mniejsze pudełko, w którym mam wszystkie swoje linery. Linery, kolejny liner, szary liner. O, mam jeszcze tutaj taki żel do brwi, taki złoty liner z Elfa. Wszystkie swoje kredki do brwi, czy nie do brwi, nie wiem. Kreskę robię, kolejny liner, taki w pisaku.
Tutaj mam jeszcze taki ołówek z Benefitu Highbrow, który unosi nasz jakby łuk brwiowy optycznie. Po prostu takie coś rozświetlające, więc tutaj mam wszystkie swoje kredki i linery do oczu. I w trzecim pudełeczku mam wszystkie rzeczy do twarzy, czyli jakieś podkłady, kremy BB, róże, pudry. Tam mam jeszcze jeden puder, tutaj róż, jakieś kamuflaże, bronzery, rozświetlacze, znowu krem BB, to jest rozświetlacz z firmy The Balm, bazy pod makijaż i korektory, więc takie różne rzeczy do twarzy tutaj mam wszystkie. O, tutaj jeszcze jest, są jakieś róże i jakieś bronzery. Więc to mam w trzecim pudełeczku. I przejdziemy tutaj z boku. Tutaj mam swój płyn micelarny oraz waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, jak to tam kto nazywa, w takim opakowaniu po świeczce z Bath & Body Works. Dlatego, że wieczorem, jak już sobie jestem zmęczona i nie chcę mi się iść do łazienki zmywać makijażu, to właśnie tutaj zawsze mam ten płyn i waciki i mogę sobie równie dobrze tutaj zmyć makijaż. Tutaj w rogu mam mgiełkę z Bath & Body Works Love Love Love. Tutaj jeszcze mam perfumy Lacoste Joy of Pink, a złapało mi tutaj, to mi wyostrzyło, a tu nie chcę, więc to są takie perfumy, przepiękny zapach. Tutaj mam jeszcze Justina perfumy Someday oraz perfumy z Zary, które dostałam od koleżanki, o których Wam ostatnio mówiłam w ulubieńcach. Tutaj jeszcze z boku mam taki pokrowiec na pędzle oraz dwie pary sztucznych rzęs, jedne są z Ardell, a drugie są z Donegal. Więc tutaj mam swoje sztuczne rzęsy. W szufladzie już mam tylko dwa takie pudełeczka i w pierwszym są wszystkie moje kosmetyki do ust, czyli jakieś szminki z Maca, z Essence, z NYXa, mój EOS, balsamy, baby lips, błyszczyki, jakieś tinty, no wszystko, co potrzebne do makijażu ust. A w kolejnym pudełku mam wszystkie swoje lakiery, takie mniejsze, pojedyncze, z jakichś takich pojedynczych kolekcji, firm i tak dalej. Dlatego, że tutaj mam taką, jak widzicie, plastikową półeczkę na lakiery i tutaj trzymam lakiery z Essie, Kiko, Inglota oraz Sally Hansen. Więc tak to wygląda. Po prostu, żeby były jakby tak jak mam dużo, żeby jakimiś taką kolorystycznie były ułożone, nie wiem, a wszystkie jakieś takie pojedyncze, takie no-name, czy w jakieś z pojedynczych firm, czy właśnie jakieś takie mniejsze, trzymam w tym pudełku. I tutaj przy samej krawędzi mam kosmetyki, których nie używam i nie wiem kompletnie, co z nimi zrobić. Są różne paletki cieni, jakieś balsamy, jakieś błyszczyki, których nawet nigdy nie używałam. A jakieś podkłady, które gdzieś tam po prostu dostałam, ale ktoś nie trafił z moim kolorem, a jakiś puder z Sephory, no takie różne rzeczy. I jeszcze tam z tyłu, nie wiem czy to zobaczycie, ale za pudełkiem ze szminkami jest moja paleta z Sephory. Nie mogę wyciągnąć jej przez te kosmetyki, które tutaj są, wiecie, tych, których nie używam. I nie mogę Wam jej stamtąd wyciągnąć, więc jej nie pokażę. Ale to jest taka duża paleta z Sephory z cieniami, błyszczykami i różnymi kosmetykami do makijażu twarzy. Więc tak to wygląda, nie wiem, nic dla mnie ciekawego. Wszystko mam właśnie posegregowane w tych pudełkach z Muji. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, spełnił Wasze oczekiwania. Teraz, gdy macie mały pokój, mało miejsca, chcecie mieć swój kącik makijażowy, dałam Wam jakiś pomysł na zagospodarowanie tego miejsca. No i mam nadzieję, że
filmik Wam się spodobał. Pokazałam Wam wszystkie moje kosmetyki. Nie był to jakoś dla mnie bardzo interesujący filmik, ale wiem, że jest wiele osób, które właśnie nie wiedzą, jak zorganizować swoją toaletkę, a mam nadzieję, że to będzie dla Was jakąś inspiracją. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam Was na wszystkie moje konta na portalach społecznościowych typu Twitter, Instagram. Również zapraszam Was na Kika, na mojego maila. Przypominam Wam również o mojej skrytce pocztowej oraz wyprzedaży szafy, która nadal trwa. Jeszcze trochę rzeczy zostało. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i co, widzimy się chyba za 3 dni albo 2, nie wiem jak to teraz wypada. I co, do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!